Witam się, Przemku. Cześć. Cześć. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze. Spotykamy się kolejny raz na Mistrzostwach Polski. W tym roku to jest 2016. Tolmin. Dokładnie było w Tolmin 2014. 2015 byliśmy w Macedonii. Teraz znowu Tolmin. Jak? Jak to miejsce dla Ciebie? Czy masz jakieś połączenia duchowe, nieduchowe? Jak czujesz się tutaj? Lubię to latać. To jest tak ładnie. Jest taki wielki plac zabaw dla paralotniarzy. Plac zabaw, tak? Tak. Uważasz, że w paralotniowych mistrzostwach Polski to miejsce powinno być jak często? Co jakiś czas? Co 3 lata. Co 3 lata? Tak. Powinno być tutaj. Tak, no bo tutaj wiesz, starzy wyjadacze znają na pamięć wszystko, no to sobie lecą. Lecą jak z zamkniętymi oczami. Nie? No ale to jest dobrze. Dobrze, nie tylko stare wyjadacze, ale również piloci, którzy dopiero zaczynają, powiedzmy, już mają jakieś pełne doświadczenie, również wiedzą gdzie, co i jak. I to im da też jakąś dozę bezpieczeństwa i no, przewagi. Tak co 3 lata by było, byłoby ok. A tak między Słowenią, no to robić właśnie jakieś Włochy. Jakie nastawienia? Jakie nastawienia w tym roku? Zobaczymy, co się uda. No. No nie nastawiam się jakoś bardzo, no bo żeby się nie rozczarować potem. Mhm. Ale ty dalej startujesz na sprzęcie? Jakim? Nowa Mentor. Nowa Mentor, tak? To no nie ma kategorii nie ma standard fan? Czy fan i jest tylko sport, ale... A, nie ma w tym roku sport fana? Nigdy nie było. O, no ale może tak nieoficjalnie, nie? Nieoficjalnie może być, no, ale myślę, że no, skrzydło mnie nie ogranicza, w sporcie też może zawalczyć. Jak ty uważasz, czy to jest dobre posunięcie, dobry kierunek rozwoju zawodów paralotniarstwa i tak dalej w sprzęcie, kiedy jest podział na kategorie tam fan, sport oczywiście. I open? Ja jestem ostrożny i cykor, to lubię jak jest kategoria fan, tak jak na Serial Cupie, że można sobie powalczyć w niższych kategoriach skrzydeł. A tak mówię, że ten sprzęt no, współczesny już nie, w niczym nie ogranicza. No. No, ten mentor naprawdę to jest taka udana konstrukcja, że z glajtami CM może walczyć. Mhm. Tak. Także nie będę miał na co zwalić, jak przegram z glajtami CM. W tym roku już jaki masz nalot? Za 40 godzin. 40 godzin. Gdzie do tego miejsca, do tego czasu trenowałeś? W Bassano byliśmy w marcu. No, u nas Beskid Wyspowy i w Borsku. Gdzie najlepiej polatałeś? W Borsku, no, tak? Leciałem 150. 150 na płaskim. No i jak? Jak twoje wrażenie po lataniu w górkach i płaskie? No to płaskie, nie wiem, czy to był taki warun, czy... No, tak się łatwo leciało, że się dziwiłem, że codziennie się nie lata 150. No, po prostu to było tak proste, pod chmurę tylko i G-Tabela. Mhm. Pod chmurami niżej niż 2000 nie spadałem. Więc jakoś tak nie musiałeś specjalnie korygować swoje nastawienie, bo po górach na płaskie, czy jednak była troszeczkę, musiałeś wprowadzić jakieś korekty, myślenie? Wyciągarka mnie stresuje tylko. Wyciągarka. To ciągnie, to lina wyje. To... A w powietrzu normalnie po prostu nic? Nie, powietrze spadło. Nie było taktyki, że góra, tu... No nie masz, no jak lecisz po chmurach jest fajnie, nie? Bo widzisz, masz szlak chmur, od tej chmury do tej i to jest takie klarowne, bo nie było za dużo chmur. Czasem jak jest za dużo chmur, no to nie wiesz, do której chmury lecieć, czy co działa, co nie działa, która się rozpada, która się tworzy, a tam było jasne, takie podstawy, tak jak tutaj widzisz, nie? Płaskie, fajne podstawy, takie ostre i od jednej chmurki do drugiej. Po cieniach można było patrzeć na ziemi, gdzie ten szlak się układa, bo jak jesteś pod podstawą, to nie widać. No jak się czułeś na płaskim? Bo to nie często latasz na płaskim. No, jak twoje odczucie było na płaskim? No jak jesteś wysoko, to jest fajnie właśnie, bo po chmurach, nie? A jak nisko, no to tak nie wiesz, na czym się oprzeć, nie? Bo jak lecisz po górach, no to wiesz, tu masz stok, tu się podeprzesz na jakimś żaglu, tu wystawiony do słońca, musi działać. A tam lecisz tak trochę po omacku, nie wiadomo. Może tam ci, co częściej latają, to mają jakieś patenty, wiedzą gdzie. Ale lecąc na płaskim, odczuwałeś jakąś taką nowe doznanie, nową radość jakoś tak? Czy, no cieszyłem się, jak nad morze doleciałem. To tak? Morze było widać tak... Rozsądniej było polecieć takie, tam poleciał szafranek, poleciał wtedy 200 tam prawie do Świnoujścia. No to bardziej na południe, jednak dalej od morza. A ja tak
tak mi ciągnęło do tego morza, nawet miałem myśl, żeby na plaży lądować i tak leciałem tak za blisko do tego morza i tam już weszła bryza i zgasiło. Mnie tam zgasiło, no ale, ale fajnie, to morze po prawej stronie, tak lecisz sobie wzdłuż morza, super. Masz zamiar jeszcze pojechać do Borska w tym tak, roku? Tak. A w tym roku to tak, ja tam mam rodzinę. Tak. Okej, wracamy do Mistrzostw Polski. Pierwszy task dzisiaj. Jak ty widzisz dzisiejszą pogodę? Co widzisz? Jak twoim zdaniem będzie ten, myślę, że będzie podobnie jak wczoraj, chociaż widoczność jest dużo, dużo gorsza. Widzimy tam inwersję, no, jest dosyć inwersja. Mocna. Chmury o tej godzinie wczoraj już też były. Też już były chmury i, no, i chyba podstawy będą podobne. Wczoraj były na 2600, 2700 podstawy, także może być fajny task. Zobaczymy, co wymyślą. A dzisiaj jak myślisz, jak stuwa pęknie, czy jednak mniej? Czy między 80 a 100? Czy 70 od 90? Myślę, tak będzie koło 90. Koło 90, tak? Wstawię, no. Między 8 a 9, tak? No. Rozumiem. No dobra, no to co, życzę ci powodzenia. No i do zobaczenia. Nie,